Witam gorąco wszystkich, ja jestem Darius, a to jest kolejny odcinek na mapie No Man's Land. W trybie survival, odcinek 42. No dzisiaj już naprawdę dzisiaj zabiłem się już za przedłużenie farmy, pola, przepraszam. Na początek tylko sprawdzę, jak tam zwierzęta się mają. Świnią przydałaby się woda, owcom trawa. Tutaj krówki mają jeszcze ok. Jest w porządku. Tutaj krówki też w sumie. Też na upartego można by było tutaj wody dodać. To jedynie ta obora jest troszeczkę słaba pod kątem, że nie ma gnojówki pokazanej, ile jest. Tutaj jest pokazane 42 000, już na czerwono mam, czyli zbliża się do końca, czy do limitu maksymalnego. Też trzeba będzie to opróżnić. A kury jest ok, kury są w porządku, także nie ma co narzekać. Także dnia wczorajszego ogarnąłem to wszystko, co tutaj jest, drzewo też. Jest przygotowane. Wygląda jak ten pas startowy dla samolotu z pagórkami. O, pszczół nie ma. Cisza. Ciekawe co się stało. Czy się coś zbugowało, czy co? Już myślałem, że zwierzęta też nie słyszać. Krówki ok. Więc muszę sprawdzić jeszcze, czy tutaj pszczoły słychać. Nie. Coś musiało się stać w takim układzie. Dobra. Mamy już luty. Tu wszystkie rzeczy widzę później. A, chcę sprawdzić olej, czy olej jest już do sprzedania w lutym. No jest. Można by było już zacząć sprzedawać. Więc poustawiam wszystko. Podnoszę oleju na sprzedaż. Jak to się sprzedaje teraz? Gdy tylko mam olej, wszystko do sprzedania. A, to już się sprzedaje. To tylko to, co jest w magazynku w takim razie. Dobra. Pewnie w najbliższej godzinie wszystko zejdzie. Jeśli chodzi o jajka, jest ok. To się zbiera. Wodę miałem tylko jeszcze ogarnąć zwierzętom. I to będzie wszystko, jeśli chodzi o farmę. I będę mógł w końcu uderzyć w to pole. Teraz będę musiał stworzyć nowe. To jest to przedłużenie. Później, jak już będę orał, to już przeoram całe. Później będę musiał kamienie pozbierać. Później będę musiał sprawdzić, jak wygląda pod kątem nawożenia. Troszeczkę pracy będę miał sporo dzisiaj. Teraz kwestia, czy będzie czas go zasadzić jeszcze dzisiaj. Zasiać.
będzie to ciekawe. Też już trochę wyrównałem, już trochę lepiej się jeździ. Tutaj zostawiłem jeden z tej strony, bo tutaj i tak nie będę potrzebował takiego łagodnego zjazdu. Tu jedynie tylko trawę przekosić czy coś. Właśnie z tego, żeby się dowiedzieć, ile tu jest tej mojej, to tylko jedynie, jeśli podstawi się strzęp, będzie się tak tankować. Tak to nie ma szansy się dowiedzieć. Zanim pójdę po traktor, to jeszcze sprawdzę. A, nic nie ma w promocji, dobra. Jedną rzecz muszę sprawdzić. No i myślę ten traktor wykorzystać do pracy dzisiejszych. Jako jeszcze wzmocnię trochę wzmocnię, dokupię jeszcze lepsze opony, żeby ciągnął bardziej. Myślałem, że nie działa. Dobra. To sobie damy obciążniki. O, to są fajne. Albo tu jest tych może. A niech będą te. Fajnie wygląda. Tu z tego mamy. To nie potrzebuje. No nie. Pełna moc. 530 koni maksymalnie. Myślę, że to wystarczy. Dobra, niech będzie. Trzeba się za robotę brać. Jest moc.
Skrzesteczko. Wezmę. I tam się pójdziesz? No, jakoś się udało. Za szerokie, no to żeby tu wjechać. Nie ma zbyt łatwego poruszania się na tej formie z tymi oponami. Zapomniałem. Dobra, teraz ale z drugiej strony, a z drugiej strony to muszę już usunąć te, jak to się mówi, pnie. Zostały jeszcze. Dobra, w takim razie włączę teraz te mapce, użyjemy trochę później. Thank you.
Wiedziałem, że tylko zrobię część tej roboty, że wszystko nie zrobię dzisiaj. No co zrobić? Takie życie jest, nic już nie zmieni. A ty jeszcze miałem przerzucić tę paletę oleju. Żeby się to też sprzedało. Jeszcze muszę posprawdzać zwierzęta, jak wyglądają. Nie wiem, czy nie trzeba któryś nakarmić jeszcze. Świnki jeszcze w miarę są. O, widziałem. Owieczką trzeba dorzucić. A, krowy. O! Ale zostało. Dobra. No to dobra, to ja z tego miejsca was już pożegnam. Nie będę przedłużał odcinka, a krowę nakarmię. Idę spać. Nie widzimy się jutrzejszego dnia. Dzięki wielkie za uwagę. Pozdrawiam. Na razie. Cześć.